Dobra, to na początek się przedstaw, imię, nazwisko. A mam powiedzieć dzień dobry, czy nie? Nie. Albo cześć. Karol Urbanowicz, środkowy, Trefla Gdańsk, numer 12. Siatkówka to nie jedyny sport, jaki trenowałeś, gdy byłeś młodszy. Które sporty uprawiałeś? Pamiętam, że zaczynałem od tańca towarzyskiego, który ciągnął się aż przez 5 lat. Następnie przeplatałem to z piłką nożną, wkradło się także pływanie, lekko atletyka i teraz właśnie siatkówka. A w jakim wieku uznałeś, że siatkówka to jest ten sport, na którym się skupisz? To było w 2015 roku, czyli miałem wtedy 14 lat. Jak się zaczęła twoja przygoda z siatkówką? Moja przygoda z siatkówką zaczęła się w Suchaniku, to jest klub, nazwa się bierze od dzielnicy Gdańska, Suchanino. I tam trenowałem przez rok, bo moi koledzy z klasy mnie namówili. Przeszedłeś przez wszystkie szczeble szkolenia od mini siatkówki i od kiedy byłeś już w barwach Trefla Gdańsk? Mini siatkówki niestety nie trenowałem. Zacząłem od starszego młodzika, ale to nie trwało jakoś, to nie było jakoś intensywne. W Treflu byłem od młodszego kadeta i właśnie przechodziłem przez kadeta, przez juniora i teraz jestem w seniorskiej drużynie. Aż trzech wychowanków Trefla Gdańsk gra na pozycji. Właśnie kto? No Seweryn i Jordan. A ja, dobra. Myślałem, że właśnie, dobra, sorki. Dobra. Myślisz, że Trefla Gdańsk to jest taka kuźnia dla środkowych? Trener Paweł ma gdzieś oko po prostu do szkolenia środkowych? Myślę, że Trefla Gdańsk to jest kuźnia generalnie siatkarskich talentów, bo wielu wychowanków gdzieś gra w seniorskiej drużynie. Ale jak teraz można zobaczyć, właśnie trzech młodych Gniewnych gra w seniorskiej drużynie i myślę, że to jest dobrze świadczy o trenerze Pawlunie i innych trenerach z młodzieżowej siatkówki. Czy w dzieciństwie miałeś jakiegoś siatkarskiego idola, albo na przykład oglądając Mistrzostwa Świata w 2014 roku myślałeś o tym, że kiedyś będziesz grać w lidze? Z tych mistrzostw z 2014 roku nie pamiętam tak zbyt dużo. Pamiętam, że je oglądałem całe z wielkim zaciekawieniem. Pamiętam oczywiście teraz mojego kolegę Mariusza Wlazłego, trenera Michała Winiarskiego i bardzo ich podziwiałem, ale nigdy nie spodziewałem się, że będę grał na środku, dlatego właśnie ci dwaj to byli moi idole, a nie na przykład Piotrek Nowakowski, który gra na środku. Czyli myślałeś bardziej o przyjęciu albo ataku wtedy jako dziecko? Tak, właśnie większą chęcią jakby darzyłem pozycję przyjmującego albo atakującego. Ale dobrze ci na środku. W tej chwili czuję się bardzo dobrze na środku, tak jest. Kogo teraz podpatrujesz do techniki gry, do któregoś zawodnika jest ci najbliżej, na kim się chcesz wzorować? Ciężko mi znaleźć innego, bo jest wielu znakomitych zawodników, chociażby w Polsce. Myślę, że tak charakterystyką gry chciałbym do Kuby Kochanowskiego. Teraz mam taką przyjemność trenowania z Łukaszem Kozubem, który zaczynał w drużynie z Kubą Kochanowskim w Spale. I jakieś tam właśnie nowinki mi czasem zarzuca na treningu Łukasz odnośnie Kuby Kochanowskiego. Jakie jest twoje największe marzenie sportowe i też takie niesportowe? Największe marzenie sportowe na ten moment, no to myślę, że nie zadziwię nikogo, jak powiem, że złoto Igrzysk Olimpijskich i może też Puchar Świata, bo to też jest bardzo trudny turniej. Niesportowe marzenie, no to chyba takie trochę przyziemne, ale dla mnie bardzo ważne, żeby być cały czas zdrowym i się rozwijać po prostu życiowo. W ubiegłym roku łączyłeś grę i treningi z klasą maturalną. Teraz zaczynasz nowy etap, czyli studia. Chcesz iść na studia i łączyć grę dalej z edukacją? Na pewno chcę, bo też rozmawiam dużo z rodzicami i też sam wiem, że siatkarska droga jest dosyć może być kruchą drogą. Dlatego właśnie staram się rozwijać w dwóch płaszczyznach i trochę naukowo i sportowo. Jakie studia wybrałeś? Na Uniwersytecie Gdańskim zarządzanie, tak jak mój kolega Seweryn. Nie chcę mówić, jak tam mi idzie, ale jakoś idzie. Super, dziękuję bardzo.